Czy kojarzy Pani takie coś, płyta winylowa? No raczej nie wiem, nie przypominam sobie coś winylowa, coś... Płyta winylowa, nie wiem. Nie... Ach tak, oczywiście, to byłem za mojej młodości, bo oczywiście adapter był, czy magnetofon. Nie, adapter był, przepraszam. I były te płyty, które się odnagrywały, jak to się mówi, były już nagrane piosenki i się odsłuchiwało je. Na właśnie na tym adapter to się nazywał, tak. To było Bambino. Pamiętam niebieski taki na ten i się nakładał z igłą to było i się słuchało właśnie nagranych piosenek. Słuchałam również, no na czasie to były różne ABBY, prawda, no na ile to było możliwością dostania oczywiście w księgarni, prawda, no było fajne to, takie dosyć przyjemne, prawda. W moim przypadku najbardziej mi się kojarzy z Michael Jacksonem z płytą Bad. Jeżeli chodzi o winyl, zdarłem tą płytę do poziomu szumu, że tak powiem. Przewijał się gdzieś ten adapter, nawet kilka. Nie pamiętam już, jakie to było Bambino, czy to, co to było, ale był. Pamiętam pocztówki. Tą płytę miałem pożyczoną chyba nawet i chyba odkupowałem ją później, bo mówię, no była zdarta już całkiem. One były inaczej zmiksowane i brzmiały po prostu lepiej. Czy młodemu pokoleniu znane jest pojęcie płyta winylowa? Płyta winylowa, wiem, że to z muzycznej bardziej strony. To jest ta, co się kręci, prawda? Ta czarna. Możemy dziś mówić o renesansie, odrodzeniu płyty winylowej? Wydaje mi się, że zdecydowanie, bo gdy popatrzymy na sprzedaż płyt winylowych, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście w przeciągu ostatnich 10 lat z roku na rok ta sprzedaż wzrasta. Wydaje mi się, że coraz częściej szukamy, to jest chyba taka analogia do jedzenia będzie tutaj dobra, slow food i fast food. Oczywiście my możemy tą muzykę konsumować bardzo szybko za pomocą serwisów streamingowych, ale gdy mamy taki moment wytchnienia i chcemy mieć tą godzinę dla siebie, to wydaje mi się, że winyl to jest coś wspaniałego. On też fantastycznie uczy kultury słuchania muzyki. To jest jednak nośnik, o który my musimy zadbać. Po 20 paru minutach musimy podejść do gramofonu i zmienić stronę ze strony A na stronę B i możemy naprawdę delektować się fantastycznym brzmieniem i wydaje mi się, że do tego bardzo chcemy wracać. Kto nadał to niejako drugie życie winylowi? Na pewno tutaj pomogła cała ta scena klubowa w latach 90., ale wydaje mi się, że my też zaczęliśmy po prostu cały czas myśleć o winylu w tych kategoriach, że coś nam zaczyna być zabierane, w sensie zostaje nam zabrany nośnik, bo pamiętajmy, że w momencie, w którym pojawiły się na przykład iPody i później to, że mogliśmy słuchać muzyki na telefonach, to nagle przestaliśmy mieć nośnik, tak? Mieliśmy urządzenie, które odtwarzało dla nas muzykę i wydaje mi się, że zaczęliśmy tęsknić właśnie za czymś namacalnym, za właśnie nośnikiem, ale też pamiętajmy o tym, co zresztą doskonale tutaj widać, winyle są po prostu przepiękne, to są zawsze fantastyczne duże okładki. W momencie, w którym mamy gatefoldy, czyli rozkładane okładki, to jest 60 cm i tutaj rzeczywiście graficy bardzo często tworzyli przepiękne prace. Oprócz tego mamy też ten nośnik, tak jak wspominałem, o który musimy zadbać i to jest cała ta taka magia celebrowania muzyki, czyli znowu tutaj ta analogia, o której już wspominałem. A jeżeli mamy streaming, to jest coś natychmiastowego. To jest oczywiście rzecz, która fantastycznie sprawdza się w podróży, ale jednak w tych warunkach domowych, gdy mamy dobry sprzęt grający, no winyla nic nie zastąpi.